Prowadzenia. Witam wszystkich zebranych na naszym wydarzeniu współorganizowanym przez Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii Bielsko-Biała, którego jestem szefem, a także Stowarzyszenie Libertariańskie, a dokładniej jego grupę członków i sympatyków działającą na Podbeskidziu pod marką Libertarianie Podbeskidzie, której też jestem koordynatorem. Nazywam się Krzysztof Maczyński, noszę też pseudonim Bite Eater i powiem krótko, o czym będzie dzisiejsze spotkanie, jaki będzie jego przebieg. Mianowicie najpierw posłuchamy wykładu na temat Bitcoina od innej strony niż mój, który się odbywał w grudniu. Mianowicie od strony bardziej praktycznej wygłosi go człowiek, który właśnie jest praktykiem, entuzjastą, popularyzatorem, aktywistą właśnie kryptowalutowym, a także przedsiębiorcą. Prowadzi mianowicie w Warszawie kantor, do którego można fizycznie przyjść i kupić lub sprzedać właśnie Bitcoina. Stanisław Wołoch, zapraszam, a potem taki wykład zwykle przeradza się w dyskusję, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Dzięki, dzięki. Długo się zastanawiałem, o czym dzisiaj mam opowiedzieć, bo zazwyczaj jak opowiadam o Bitcoinie, to opowiadam po prostu, dlaczego on powstał i jakie ma zastosowania. Dzisiaj, jako już, że dostałem informację, że było już bardzo dużo powiedziane o Bitcoinie dotychczas właśnie w tym zaszczytnym gronie, to pomyślałem, że po prostu opowiem o w skrócie o różnych inicjatywach, które rzeczywiście sprawdzają się, w których Bitcoin jest używany, i zostawię bardzo dużo czasu na ewentualne pytania. Zacznijmy. Jak pewnie wiecie, Bitcoin można używać do transferów gotówkowych, to znaczy w pewnym sensie gotówkowych, bo to są transfery bitcoinowe, one są bardzo zbliżone do gotówki, bo nie ma żadnego regulatora, który nas ogranicza w tych transferach. To jest bardzo wygodne przy transferach transgranicznych. Na przykład mam dużo klientów, którzy albo na przykład przyjechali ze wschodu Polski i albo przynoszą swój dobytek tutaj do Polski i przynoszą go właśnie w bitcoinach, i zamiast tego, żeby transferować środki w postaci gotówkowej albo robić bardzo duże przelewy, co w ogóle jest niedopuszczalne. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale może wewnątrz Unii Europejskiej dokonanie transferu powiedzmy do 15 tysięcy euro jeszcze jako tako jest możliwe, chociaż zwraca uwagę znacząco banków. Jeżeli ktoś spróbuje dokonać transferu powyżej 15 tysięcy euro i nigdy wcześniej tego nie robił, to bank najprawdopodobniej zablokuje taki przelew i zadzwoni, co się dzieje. Jeżeli ktoś chce przetransferować cały swój majątek z jednego kraju do drugiego, no to ma nie lada problem. Taki transfer, oprócz tego jeszcze wewnątrz samej Unii Europejskiej, taki transfer trwa od doby do kilku dób. Jeżeli mówimy o transferze SEPA, czyli przelew euro z jednego konta do drugiego konta, właśnie wewnątrz Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy o SWIFT-cie, czyli innych transferach bankowych, to już to może być tydzień. To jest bardzo długotrwałe i właśnie dlatego ludzie wolą wykorzystywać Bitcoin, bo on jest znacznie szybszy, ale również pojawia się problem, jeżeli ktoś po prostu nie może albo nie chce robić bardzo o dużym nominale przelewu bankowego. Dlaczego nie może? Nie dlatego, że ma z nielegalnego źródła pieniądze, tylko po prostu są pewne regulacje, które mu na to zabraniają. Na przykład, żeby wytransferować środki z Ukrainy do Polski, z banku ukraińskiego do polskiego, należy przedstawić fakturę, którą będzie chciało się opłacić. Trzeba pokazać, że
ten transfer idzie jako opłata za jakąś usługę. W innym wypadku po prostu nie można dokonać takiego przelewu. Po prostu. Więc no, w ogóle wytransferowanie jakiekolwiek środków z Ukrainy do Polski, no jest, no, albo trzeba wystawić jakąś dziwną fakturę, która nie jest rzeczywista, i wtedy można przelać te środki, co w ogóle mija się sensem, albo po prostu można załadować do kieszeni gotówkę i przejechać przez granicę. Ale jeżeli ktoś próbuje załadować do kieszeni gotówkę i przejechać przez granicę, to są pewne też obostrzenia. Jak jeżeli weźmie do kieszeni więcej niż 10 tysięcy dolarów, no to go nie za bardzo puszczą z taką kwotą. Jeżeli weźmie mniej, ale na tle to zadeklaruje, no to będzie miał dosyć długą rozmowę, dlaczego wiezie aż tyle pieniędzy. Oczywiście prawdopodobnie ktoś taki będzie miał wytłumaczenie, ale to jest w ogóle niemożliwe, żeby przenieść jakąś większą kwotę przez granicę. Chyba że znowu chce się dokonać oszustwa jakiegoś. I tutaj na pomoc właśnie przychodzi Bitcoin, bo Bitcoin umożliwia no, de facto wzięcie tej gotówki do telefonu, albo niekoniecznie w ogóle do telefonu, tylko on może być gdzieś w sieci. No i wjeżdżanie po całym świecie i w dowolnym miejscu można już wytransferować te pieniądze na gotówkę albo otrzymać z tych pieniędzy przelew na konto. Tutaj jest i ten przelew przyjdzie natychmiast. No chyba że ograniczy nas tam ewentualnie ten eliksir wewnątrz Polski, że z jednego banku będzie iść do drugiego, nie wiem, tam pół dnia, coś takiego, przelew. A gotówkę można otrzymać de facto też od razu, więc to jest świetne zastosowanie. Dużo osób z tego korzysta. W drugą stronę też ludzie, nie wiem, przyjeżdżają do Polski, zarabiają pieniądze, no i trzeba nie wiem, tam wysłać dziadkom albo rodzinie, nie wiem, tam załóżmy 1000 zł. No to mamy wybór albo zrobić przez przelew bankowy. No ale tutaj pojawia się problem, bo tak, kwestia podwójnego przewalutowania, bo żeby otrzymać środki, tutaj znowu się posłużę przykładem Ukrainy, to tak, trzeba mieć złotówki. Mamy na przykład złotówki, bo dostaliśmy pensję w złotówkach. Transferujemy środki. W locie one zazwyczaj się zamieniają najpierw na dolary, a później na hrywny. I to jest przy jednej zamianie tak około 3% i przy drugiej, czyli 6% jeszcze plus marża każdego z banków, przez które przychodzi ten przelew. To jest tak 1, 2, czasem nawet 3%. No to w radykalnej sytuacji tracimy do 9% na samym przelewie między transgranicznym. No w Bitcoinie jest zdecydowanie prościej. No to znaczy trzeba oczywiście zapłacić jakąś tam marżę, żeby kupić te Bitcoiny, ale no, sam przelew jest, to znaczy albo jest darmowy, albo możemy załączyć jakąś drobną opłatę, ale ta opłata jest na poziomie centa albo 2 centów. To jest no znikomy koszt, dosłownie. Więc często właśnie ludzie do mnie przychodzą i z tego powodu też wymieniają środki. Ale co jeszcze ciekawiej, bardzo często jest wykorzystywany Bitcoin w transakcjach międzykontynentalnych. Nie wiem, czy wiecie, ale taki Chińczyk, jeżeli chce coś kupić w Europie i to nie jest fabryka, albo kopalnie, to jest to dla niego bardzo duży problem. Na tyle duży problem, że on zdecydowanie bardziej woli kupić w siebie te bitcoiny i przesłać kontrahentowi gdzieś z Europy te bitcoiny jako zapłatę. To jest może bardzo dziwne, ale mimo wszystko tak to wygląda. Słyszałem też od znajomych z biznesu, że mają takich klientów, którzy pracują gdzieś w Afryce Środkowej. W Afryce Środkowej i działa, nie działa.
Okej. W Afryce Środkowej i transferują środki przez właśnie firmę europejską w postaci bitcoinów albo w postaci gotówki, a później transferują do Chin w postaci bitcoinów. Czyli tak na okrąg to robią. Z jednej strony, to znaczy, dlaczego tak jest, nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi, ale tak mogę się domyślać, że z jednej strony transfery pochodzące z Europy są bardziej wiarygodne dla Chin, to z jednej strony, dla chińskiego rządu, ale z drugiej strony raczej po prostu chodziło o to, że te marże używając Bitcoina znacznie są niższe, no i te transfery wychodzą znacznie szybciej, bo no, jeszcze nigdy w życiu nie robiłem wprawdzie handlu jakiegoś z Afryką, ale tam system bankowy jest no, na bardzo niskim poziomie. Tam się mówi, że w niektórych państwach tam po prostu nie działa system bankowy, po prostu czegoś takiego nie ma. Dlatego na przykład przyjął się bardzo taki startup, nie wiem, czy ktoś słyszał o M-Pesa, kto słyszał o M-Pesa? M-Pesa to jest coś po prostu niesamowitego. Ludzie w poszczególnych państwach Afryki nie mają kont bankowych, ale chcieliby dokonywać przelewów. I firmy, które świadczą usługi telekomunikacyjne, tam konkretnie jakaś tam Vodafone, nie pamiętam, która konkretnie firma, ale ruszyła z usługą, którą nazwała M-Pesa. W praktyce to mniej więcej wygląda tak, że idziemy do sklepu, kupujemy doładowanie do telefonu i wysyłamy ten kod z doładowania SMS-em do drugiej osoby, czyli potrzebujemy nawet najstarszą Nokię. I ta osoba może sobie oczywiście doładować tym doładowaniem telefon, albo może pójść do tego, do takiego samego sklepu jak osoba, w której został kupiony i sprzedać to doładowanie, otrzymać gotówkę. Czyli to jest taki, te doładowania to jest taki dodatkowy pieniądz, który jest właśnie służy jako przelewy. Coś naprawdę niesamowitego. Ta firma aktualnie używa, żeby wykorzystuje jako źródło właśnie, jakby to konkretnie powiedzieć, jako taką płaszczyznę do tych wymian, żeby pamiętać, gdzie jak poszły te środki. Właśnie wykorzystuję teraz system bitcoinowy, co jest ciekawe. To znaczy, nie wiem, czy już zaczęła wykorzystywać, ale na pewno już próbowała robić wdrożenia i to rzeczywiście działa. Albo już z tego korzysta, albo niedługo już, albo będzie to wykorzystywać w najbliższym czasie, co jest bardzo ciekawe. To była no, jedna z pierwszych firm, która wykorzystała system właśnie bitcoinowy, ten cały blockchain bitcoinowy, żeby transferować, żeby pamiętać, gdzie poszły środki, że tak powiem. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć? No oczywiście bitcoin jest bardzo fajnie wykorzystywany, jeżeli podróżujemy często, to możemy korzystać z bitcoina jako z uniwersalnej waluty. Na przykład zdarzało mi się wielokrotnie, że ktoś przyjeżdżał z, nie wiem, z Anglii, ze Stanów albo z Brazylii i przyjeżdżał, dzwonił do mnie i mówił: słuchaj, nie mam absolutnie gotówki, ale mam bitcoiny. Choć, czy mogę cię złapać, żebyś mi dał gotówkę, żebym mógł opłacić za hotel, za jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Bitcoin jest takim, taką nadrzędną walutą, bym tak powiedział. To jest bardzo ciekawe. Właśnie mając bitcoiny, de facto możemy podróżować po całym świecie i one zawsze będą gdzieś przyjęte. W każdym kraju można znaleźć człowieka, który jest w stanie spieniężyć albo sprzedać bitcoiny, które chciałbyś wymienić. To jest dosyć ciekawe, bo ja początkowo korzystałem z i nadal korzystam z takiego serwisu, który się nazywa Local Bitcoins. Local Bitcoins to jest nic innego jak tablica z ogłoszeniami i tam ludzie się ogłaszają, że
mogą kupić bitcoiny, mogą sprzedać bitcoiny i można z nimi nawiązać kontakt. Czyli takie mikrokantory tworzą. I to jest dosyć ciekawe, bo ja obserwuję ten serwis od bardzo, bardzo dawna. Pamiętam, że w Polsce, jak ja stworzyłem swoje pierwsze ogłoszenie, to praktycznie nie było żadnych innych ogłoszeń. Aktualnie widzę, że w każdym większym mieście rzeczywiście można znaleźć taką osobę, która albo skupi bitcoiny, albo sprzeda. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Do czego jeszcze można wykorzystywać bitcoin? To jest dosyć ciekawe, bo bitcoin nie jest wykorzystywany tylko do tego, by przechowywać środki albo dokonywać transferów środków. Na przykład jest cypryjski uniwersytet w Nikolazji, który po tym, jak się ukończy studia, wrzuca hash, czyli de facto skrót twojego dyplomu do właśnie sieci blockchainowej, czyli do Bitcoina. I taki wpis zostaje na zawsze. Każdy może zweryfikować, że ten dyplom, który ty przyniosłeś i pokazujesz komuś, że miałeś takie, nie wiem, tam z chemii taką cenę, z biologii taką cenę, z matematyki taką cenę. Każdy może zweryfikować, że to jest rzeczywiście prawda. Nie musi wcale dzwonić do uniwersytetu i prosić o jakieś dane. Wystarczy właśnie, że sprawdzi, czy rzeczywiście w tym zapisie blockchainowym, który jest oparciem Bitcoina, czy znajduje się właśnie wpis o tym, o twoich ocenach, o twoim dyplomie. To jest też bardzo ciekawe rozwiązanie. Z takich już troszkę nie bitcoinowych spraw, ale bardzo skorelowanych, bo oprócz Bitcoina istnieje bardzo dużo innych kryptowalut. Jest coś takiego jak Ethereum. To jest dosyć ciekawa kryptowaluta, bo ona de facto jest z głównym założeniem, nie jest przenoszenie środków, tylko tworzenie kontraktów, takich umów de facto. Takim bardzo prostym przykładem takiej umowy to by było, że ja ze swoim kolegą zakładam się, że Polska w najbliższym meczu z Niemcami wygra 2-0. Zapisujemy taką umowę w trakcie bardzo krótkiego programu. Umieszczamy ten program właśnie w sieci Ethereum i dopisujemy na przykład 5 stron, na których pojawi się wynik. Jeżeli na przykład na 3 stronach albo na 4 stronach spośród tej listy będzie wynik taki, jaki na przykład 2-0, czyli taki, jaki ja zaoferowałem, to wtedy ja dostanę środki z automatu. Nikt nie będzie musiał tego weryfikować. To oczywiście przykłada się do czegoś takiego, że jeżeli taka technologia się przyjmie w przyszłości, to dzisiejsi prawnicy będą na wpół prawnikami, na wpół programistami, którzy będą tworzyć właśnie takie umowy, które będą się same realizować. Wprawdzie Ethereum jeszcze nie za bardzo działa. To znaczy jest dużo pomysłów związanych z tym. Niektóre rzeczy działają w Ethereum trochę lepiej, niektóre trochę gorzej. Jedyna faktycznie rzecz, która działa i rzeczywiście jest fajna w Ethereum, to jest Augur. Jeszcze nie będę wam za bardzo doradzał, żebyście z tego korzystali, bo to jest w fazie bardzo wczesnych testów. To jest de facto taka platforma troszkę właśnie zakładów, ale raczej przewidywania przyszłości, ja bym to nazwał, bo jest taka bardzo ciekawa korelacja, że jeżeli dużo osób, na przykład postawmy słoik, albo weźmy ten komputer.
I zapytamy na przykład 1000 osób, ile taki komputer może ważyć. Oni będą absolutnie nie wiedzieć, nikt nie będzie wiedział, ile on faktycznie waży, ale wszyscy będą strzelać. I co bardzo ciekawe, jak średni wynik, który poda społeczność, im większy, tym lepszy, będzie bardzo zbliżony albo wprost odpowiadające rzeczywistej wadze tego komputera. I tak jest ze wszystkim. To jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście im większą mamy grupę docelową i zadamy tej grupie jakieś konkretne pytania na temat wagi albo przypuszczeń, co się wydarzy za rok, to ta grupa wspólnie jest w stanie odpowiedzieć dosyć prawidłowo, tak dosyć prawidłowo, że według większości badań, które przeprowadzono, wyszło, że to jest pomyłka na poziomie 0,5%, więc takie zgadywanie jest dosyć realistyczne. I Augur jest właśnie takim właśnie serwisem, że tam w pewnym sensie ludzie się zakładają o kurs dolara, bitcoina albo innych rzeczy i wpisują swoje wartości, jaka będzie wartość w najbliższym czasie na przykład. To jest taka platforma dla przewidywań, która rzeczywiście dosyć dobrze się sprawdza. Dobra, skończmy kwestię Ethereum. Wróćmy na polskie paletko. Jak aktualnie jest widziany Bitcoin przez polski rząd? No to jest dosyć duży problem, bo z jednej strony Unia Europejska miała ostatnio wyrok, który jest wiążący dla Polski, o tym, że Bitcoin wprawdzie według zapisów poszczególnych krajów członkowskich nie jest rozpoznawany jako waluta, ale nie jest też ani usługą, ani towarem. Dlatego powinien iść, dzięki Bitcoinowi świadczymy właśnie usługi finansowe. Dlatego właśnie Bitcoin powinien być traktowany jako waluta i dlatego powinien być zwolniony z VAT-u. To był bardzo pozytywny wynik, bo rzeczywiście w Polsce nie można już obarczyć, teoretycznie nie można obarczyć VAT-em Bitcoin. Ale ostatnio napisałem do Ministerstwa Finansów i oni raczej za bardzo nie stwierdzają, że Bitcoin jest rzeczywiście walutą. Stwierdzili rzeczywiście, że Bitcoin raczej nie powinien być opodatkowany VAT-em i było kilka interpretacji indywidualnych, właśnie potwierdzające ten fakt, że w Polsce rzeczywiście Polska się stosuje do tego wyroku europejskiego, że Bitcoin nie jest obłożony VAT-em, ale nadal Bitcoin nie jest do końca traktowany jako waluta. Nie ma wszystkich tych cech waluty, chociaż przez ministerstwo został nazwany wirtualną walutą, co już trochę bardziej skłania do tego, że sprawa Bitcoina będzie coraz lepiej uregulowana ze względów podatkowych. A i co bardzo ważne, Ministerstwo Finansów stwierdziło, że tylko w sprawie podatkowym Bitcoin może być ten wyrok Unii Europejskiej jest traktowany tylko w sprawach podatkowych. Nie jest traktowany w żadnych innych sprawach, czyli Bitcoin nie będzie ogólnie traktowany właśnie jako waluta, to jest dosyć istotne, w najbliższym przynajmniej czasie. Ale ministerstwo wyraziło pogląd, że w najbliższym czasie to się może rażąco zmieniać. Co do banków, niektóre banki, jak przyjdzie się do... Zawsze jak firma zakłada konto w banku, to musi powiedzieć, czym się będzie zajmować. No i niektóre banki, na przykład BZW BK, odmawiają współpracy firmom, które się zajmują Bitcoinem. Była dosyć taka głośna historia, że praktycznie z dnia na dzień
dosyć licznej grupie firm, które tutaj w Polsce działały, pozamykały konta bankowe. Po prostu ciach i nie ma konta bankowego. I te firmy musiały jeszcze dosyć aktywnie walczyć o swoje środki, które tam były zdeponowane. Co jest no, dosyć ciekawe, patrząc na to, czym jest faktycznie Bitcoin. Bo Bitcoin w samej swojej istocie nie dopuszcza do takiej sytuacji, bo nie można nie dokonać przelewu bitcoinowego. Cokolwiek by się działo, Bitcoin zawsze będzie działać. Ostatnio widziałem, ktoś napisał, że jak padnie internet, to padnie Bitcoin. To jest dosyć zabawne, bo jeżeli padnie internet, to padną wszystkie banki światowe, a Bitcoin nie padnie, bo Bitcoin wykorzystuje internet jako medium przekazu, ale takim medium przekazu dla Bitcoina również może być sieć radiowa, czyli można wysyłać Bitcoiny nadając na radio. To jest dosyć ciekawe. Jeszcze takie ostrzeżenie podam. Tutaj mamy aktualną całkowitą ilość bitcoinów w obiegu. Jak widzimy, ten wykres powolutku starcza się do optimum, do equilibrium. I niedługo będzie, w lipcu dokładnie tego roku, będzie kolejny blok halving, czyli przypłowienie nagrody za nowo powstałe bitcoiny, czyli za mining. Nagroda za mining, albo inaczej mówiąc, ilość bitcoinów, które będą się pojawiać w obiegu, spadnie o połowę. Aktualnie jest to 25 bitcoinów średnio co 10 minut. Mniej więcej w lipcu, jeszcze nie jest dokładnie znana data, ale mniej więcej w lipcu będzie to już 12,5 bitcoina. Aktualnie mamy dochodzimy do 16 milionów bitcoinów. Dlaczego o tym mówię? Bo dużo osób interesuje się bitcoinem ze względu na kopanie. Chcę pokazać, czym jest aktualnie kopanie, szczególnie w Polsce. Tutaj widzimy sumaryczną wartość wszystkich bitcoinów, które są w obiegu. To jest składowa ceny bitcoina, jak i ilości bitcoinów, które są w obiegu. Było kilka górek. Tutaj trochę ona jest ukryta. Tutaj była górka, przy której bitcoin kosztował $30. Tutaj była górka, gdzie bitcoin kosztował $266, a tutaj była górka, gdzie bitcoin kosztował jakieś $1500. To ten wykres ma pokazać to, że w przeważającym czasie, czyli od mniej więcej tutaj, gdzie bitcoin zaczął być wyceniany, do dnia dzisiejszego, przez większość czasu bitcoin raczej rósł niż spadał, poza jakimiś wyjątkami, gdzie ten wzrost był bardzo znaczący, później był nagły spadek, więc teoretycznie, jeżeli byśmy dokonywali transakcji w bitcoinie, to oczywiście jest taka możliwość, że kurs spadnie i na przykład kupiliśmy pewne bitcoiny i będziemy mogli wydać się najmniej produktów, ale w przeważającym czasie bitcoin raczej rośnie, czyli dosyć rzadko się zdarza, że kupimy te bitcoiny, żeby za coś zapłacić i w tym czasie bitcoin stanieje. Raczej te spadki były bardzo szybkie i bardzo silne, jak widzimy tutaj, no tutaj średnio to widać, tutaj był gwałtowny spadek, ten spadek trwał dzień, to znaczy kilka godzin dosłownie. Tutaj trwał już 2 dni. I on przy tym, że ten wzrost też na samym górze trwał jakieś 2 dni. Jeżeli bitcoin spada, to zazwyczaj dosyć gwałtownie, jeżeli rośnie, to bardzo powoli. Więc przez większość czasu on rośnie. Um,
To jest wykres przedstawiający ilość transakcji bitcoinowych. Jak widzimy, ilość transakcji bitcoinowych cały czas rośnie. Dużo osób, to znaczy słyszałem dużo opinii, że bitcoin umiera. Wielokrotnie się o tym słyszy, ale ten wykres, jak widać, znacząco temu zaprzecza. Po prostu, no, jak bitcoin może umierać, jeżeli coraz więcej osób z niego korzysta. To jest mniej istotne. No i to jest wzrost trudności kopania, czyli najważniejszy wykres, o którym chciałem powiedzieć. Gdzieś na, w środku 2013 roku trudność, to znaczy ilość mocy obliczeniowej podłączonej do sieci Bitcoina zaczęła bardzo szybko wzrastać. Chcę Was uświadomić, że jeżeli zajmiecie się miningiem, czyli kopaniem Bitcoina i nie zamierzacie zainwestować multum czasu, jakiegoś przynajmniej miliona złotych i najlepiej zbudować jakąś i najlepiej budować tą kopalnię gdzieś, gdzie jest tani prąd, czyli na przykład, nie wiem, blok wschodni albo jeszcze lepiej Chiny, albo nie ma się elektrowni wodnej, żeby ten koszt prądu był praktycznie zerowy, to jest to dosyć nieopłacalne, bo jeśli kupimy sprzęt dzisiaj, a sprzęt jest dosyć drogi do kopania, to bardzo jest możliwe, że on się nam nigdy nie zwróci, albo będzie nam się, no faktycznie nigdy się nie zwróci, bo im więcej mocy obliczeniowej jest podłączone do sieci, tym nagrodą, którą dostajemy za kopanie Bitcoina, jest coraz mniejsza, bo faktycznie nasza nagroda jest zależna od tego, jaką my mamy moc sieci, podzielona przez sumaryczną moc sieci. W dużym uproszczeniu o tym mówię, bo to troszkę inaczej to wygląda. Sumaryczną moc sieci, globalną moc sieci. Więc jeżeli wzrost mocy obliczeniowej globalnej sieci jest tak znaczący, to w danym czasie inwestowanie w różne firmy, które miałyby za ciebie kopać bitcoiny albo kupowanie koparek, jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto, powiedzmy sobie szczerze. Chyba że ktoś chce to zrobić bardzo poważnie i ma na to bardzo dużo czasu i bardzo duże środki. Co jeszcze ciekawe, jeszcze na końcówkę zostawiłem taką ciekawostkę. W Polsce rozwija się dużo firm, które pracuje z Bitcoinem. Na pewno jest Wam znany, kto słyszał o firmie InPay? Trzeba było na samym początku zapytać, kto słyszał o Bitcoinie. InPay jest to pośrednik płatności bitcoinowych. To znaczy, że jeżeli jesteśmy sklepem i chcemy umożliwić naszym klientom przyjmowanie bitcoinów, ale albo nie znamy się za bardzo na tych bitcoinach, albo nie chcemy w ogóle się nimi za bardzo przyjmować, to podpisujemy umowę z takim pośrednikiem. On nam tworzy konto u siebie, czyli de facto po prostu instalujemy jego aplikację, tego pośrednika na swoim telefonie, tablecie, systemie POS, czyli tym, na którym wybijają nam paragony. I jeżeli przychodzi klient, który mówi, chce zapłacić bitcoinem, to wprowadzamy do tej aplikacji kwotę, jaką on jest nam winien, pokazujemy mu QR kod i on przesyła na środki. Ale te środki nie idą do sklepu, tylko bezpośrednio do pośrednika, który wypłaci równowartość tego sklepowi. To jest dosyć wygodne, bo sklep dostaje tyle pieniędzy, na ile wystawił paragon. Klient jest zadowolony, bo zapłacił bitcoinami,
A pośrednik płatności też trochę zarobił, bo on wziął te bitcoiny po średnim kursie z różnych giełd, a wyszukał sobie najlepszą okazję, żeby sprzedać te bitcoiny. No i tam jakiś grosz też zarobił. Czyli wszyscy są zadowoleni. No i to jest bardzo wygodne. W Polsce aktualnie działa, aktualnie najprężniej działa właśnie ten pośrednik płatności, który nazywa się InPay. Z innych firm, które zajmują się bitcoinami, to oczywiście są giełdy. To w Polsce o dziwo jest dosyć dużo giełd, bo swego czasu pojawiło się prawie jednocześnie 8 giełd bitcoinowych. Niektóre nadal istnieją, niektóre już nie istnieją, bo miały za małe obroty i po prostu nie miało sensu prowadzić ten rynek. Co jeszcze? Są jeszcze kantory, czyli po prostu nie zajmujemy się tam handlowaniem, czekaniem na okazję, żeby kupić bitcoiny, tylko są po prostu zwykłe online kantory, czyli robimy przelew, dostajemy tyle bitcoinów, ile było napisane. Bardzo szybka usługa, dostajemy te bitcoiny tam w ciągu, nie wiem, 10 minut, dokonując przelew. Bardzo fajne, bardzo wygodne. Takim przykładem takiej firmy jest CryptCoins. Wiem, że oni też startują z usługą, która jest bardzo podobna do InPay'a, czyli też chcą zostać pośrednikiem płatności. InPay też ma bardzo ciekawą inną usługę. Możemy zapłacić za dowolny rachunek przy wykorzystaniu bitcoinów. Na przykład ja ostatnio to wykorzystałem, kupiłem coś na Allegro, chyba zresztą ten komputer. Payu mnie zapytał, czy ja chcę dokonać płatności przelewem przez swój bank, czy może po prostu zwykłym przelewem mogę wykonać. Ja odhaczyłem, że wykonam zwykły przelew, wszedłem na stronę InPay'a, wkleiłem dane do tego przelewu i wyświetliła mi się informacja, prześlij nam tyle i tyle bitcoinów, hop, hop, zapłacone. Bardzo wygodne, bardzo szybkie. Czyli faktycznie rzecz biorąc, przy dzisiejszym rozwoju infrastruktury bitcoinowej wcale nie trzeba mieć konta w banku, żeby płacić za jakieś usługi bankowe, wystarczą bitcoiny, to dosłownie. Jakie jeszcze inicjatywy w Polsce się pojawiają? No, mój kantor fizyczny, gdzie można przyjść i wymienić bitcoin albo gotówkę na bitcoiny, albo bitcoiny na gotówkę. No i jeszcze taki smaczek. Jest to startup bitcoinowy. Jest to platforma pożyczkowa de facto, gdzie się pożycza bitcoiny. Czyli albo my możemy pożyczać innym osobom bitcoiny. To jest dosyć fajnie zrobione, bo możemy pożyczać albo swoim znajomym, albo innym osobom, którym bardzo ufamy. To jest tak zbudowane, że de facto przede wszystkim mogą od nas pożyczać znajomi, ewentualnie mogą pożyczać też nieznajomi, ale pod warunkiem, że się odhaczy ich jako zaufaną personę, która może pożyczyć. Po prostu trzymamy jakąś tam pulę bitcoinów. Jeżeli ktoś potrzebuje środków, to wchodzi do tego serwisu i od nas pożycza, później spłaca z procentem. To jest startup, który de facto założyły dwie osoby tutaj z Polski, z Warszawy. Znam prywatnie te osoby. I oni rozwinęli ten serwis w ciągu, nie wiem, 3-4 miesięcy do trzeciej pozycji światowej. Czyli aktualnie w Bitcoinie można bardzo dużo robić i jeszcze to nie jest tak, że jak już są na rynku, tam chyba poza nimi było jakieś 5 serwisów pożyczkowych opartych na Bitcoinie. I oni przez to, że byli bardzo inteligentni i wiedzieli, nad czym pracować, i mieli bardzo fajne pomysły, osiągnęli aktualnie już w ciągu pół roku trzecią pozycję i bardzo możliwe, że w ciągu tam do końca roku mogą zostać pierwszym serwisem pożyczkowym opartym na Bitcoinie w całym świecie.
Więc to jest takie wielkie brawo dla środowiska polskiego bitcoinowego. Co jest bardzo, no niestety poza tak spektakularnym sukcesem, o którym w Polsce za bardzo się nie wie, bo to jest dosyć śmieszne, ale też prawdziwe. Chłopaki, którzy tworzą ten serwis, doszli do wniosku, że nie chcą się promować za bardzo w Polsce. I z kilku powodów. Z jednego powodu, że w Polsce otrzymuje się w środowisku Bitcoinem bardzo dużo negatywnych opinii z góry. Z góry się zakłada, że wszystkie pomysły oparte na Bitcoinie w Polsce są kiepskie, co jest bardzo dobry przykład, że wcale tak nie jest. A druga sprawa to jest taka, że w Polsce jest duży problem z jakimiś drobnymi oszustami, bo ten serwis, żeby zachęcić korzystania z niego, za logowanie się codziennie dawał jakieś tam 5 groszy, że jak ktoś zaloguje się do serwisu w danym dniu, to za pierwsze logowanie do tego serwisu w danym dniu dawał jakieś tam grosz, coś takiego. I zaczęli się pojawiać w Polsce klienci, którzy ręcznie zakładali konta. To było wyliczone, założenie takiego konta zajmuje mniej więcej 6 minut, żeby w pełni się zweryfikować i tak dalej, żeby otrzymać ten grosz. Więc to było takie dziwne dosyć. W Polsce jeszcze są różne takie inne serwisy, gdzie na przykład za przepisanie kapczy, wiecie co to jest kapcza? To są takie, no chyba wszyscy wiedzą, że się albo za obejrzenie reklamy dostaje się tam też pół grosza albo grosz. I o dziwo najbardziej popularne takiego typu serwisy są w Polsce. Nie wiem od czego to zależy, ale to jest taka troszkę mentalność niestety. No cóż, no. Więc no, wszyscy rozumiemy, że to nie ma większego sensu, ale mimo wszystko dużo osób właśnie tak prowadzi biznes i dlatego właśnie Getline.in, ten właśnie serwis wyszedł ze swoim serwisem na Amerykę Południową przede wszystkim, stargetował się i na Indie. No. No. Jak już przy tym jesteśmy, takie pytanie, bo no w Polsce przynajmniej jest taki przepis, nawet się z nim spotkałem, że jeżeli nawet udziela się takiej personalnej pożyczki, to trzeba to zgłosić do urzędu skarbowego, trzeba zapłacić podatek od tych odsetek, które mają być, stanowią dochód i nawet jeżeli się nie zapłaci tego podatku, to urząd skarbowy potrafi przyjść i znaczy na przykład chce pożyczyć znajomemu tam nie wiem 10 tysięcy, za miesiąc mi oddać, tak? No i on mi oddaje, robimy to przelewem, to urząd skarbowy potrafi się doczepić, że ta osoba uzyskała tak zwaną nieopodatkowaną korzyść, tak? Czyli że dostała jakieś pieniądze, bo normalnie jakby banku pożyczyła te 10 tysięcy, to by musiała przynajmniej 100 zł za to zapłacić, tak, liczmy 12%. No i tutaj no, on nie płaci, więc dostaje takie 100 zł, ma zapłacić z powrotem 18 zł urzędowi skarbowemu w kwestii podatkowej. Nie? I teraz pytanie, czy oni tutaj w ogóle, no nie wiem, dotykają tych spraw? Czy to jest... Powiem szczerze, oni, to jest startup. Oni w ogóle się nie przejmują aktualnie żadnymi normami prawnymi w żadnym kraju, tylko testują de facto tą platformę. No, faktycznie są zarejestrowani wszędzie i nigdzie, więc nie wiadomo, gdzie ścigać, w jakim kraju. No i dlatego nie warto się, oni się tym nie przyjmują, bo faktycznie rzecz biorąc oni są za mali, żeby się aktualnie jakoś szczególnie nimi
fiskus przejmował, jeżeli rzeczywiście będą mieli jakiś dochód. Nie oni, tylko chociaż no, oni też mają jakiś dochód, który powinien gdzieś tam wypłacić. No tak, ale to jest... Teoretycznie, ale... To jest Bitcoin, to jest też bardzo duża zaleta Bitcoina, że możemy w tym serwisie zarejestrować się anonimowo i udzielać tych pożyczek anonimowo. I również... Możemy zarabiać bitcoiny, które też tak naprawdę nie stanowią jakiegoś... Tak, a poza tym... No właśnie. Ministerstwo Finansów stwierdziło, że bitcoin to w sumie nie jest za bardzo waluta, bo nigdzie w żadnym kraju nie stanowi waluty, czyli w Polsce też nie stanowi waluty. Więc powiedzmy sobie szczerze, że póki co fiskus jeszcze za bardzo się nie przejmuje bitcoinem, może w przyszłości się zacząć przejmować tym bitcoinem, ale na razie nie. I sugeruję bardzo dużą ostrożność, to jest dosyć ważne. Jeżeli będziecie zakładać jakiś interes oparty na bitcoinie, to wystąpcie o interpretację indywidualną. To jest dosyć ważne. No i nie oszczędzajcie na prawnika, bo czytałem dużo interpretacji indywidualnych, które było widać, że były przez, po pierwsze z błędami językowymi napisane, a poza tym... Do pewnego urzędu skarbowego wcześniej. Tak, wysłane do urzędu skarbowego były z błędami językowymi. No i widać było, że to nie były napisane przez jakiegoś specjalistę, tylko przez pewnie tę osobę, która występowała i opisała to w dosyć kiepski sposób i przez to, że nie zna różnych ścieżek, którymi krąży polskie prawo, to takie interpretacje, no, chyba wszystkie, które przeczytałem, które było ewidentnie, że to była jakaś prywatna osoba, która napisała tą interpretację, to dostała odmowę. Było napisane, że nie, to tak nie działa. Więc jeżeli chcecie prowadzić interes, to wydatek no tam paręset złotych zazwyczaj, albo tam nawet większe kwoty na już taką normalną interpretację podatkową. No nie powinien raczej stanowić problemu. Oczywiście można występować jako osoba prywatna o interpretację podatkową. Pamiętajcie, że to są interpretacje, które dotyczą danej sytuacji i danej osoby. Czyli jak na przykład Impey dostał jakiś czas temu interpretację, że rzeczywiście Bitcoin jest zwolniony z VAT-u i że nie będą nigdy obłożeni VAT-em ze względu na Bitcoin, to tylko oni dostali taką interpretację i nikt inny. I Urząd Skarbowy ewentualnie może w przyszłości anulować taką interpretację, ale nie może nałożyć karnych podatków albo niczego innego. Nie może stwierdzić, to jednak zmieniamy zdanie, powinien zapłacić VAT. Tak nie będzie. Oni mogą ewentualnie cofnąć tę interpretację i oni poinformują o tym, że cofamy wam tę interpretację. Do tego momentu będziecie musieli płacić ten VAT. Ale to nie znaczy wcale, że jakiś Kowalski, który przeczytał tą interpretację, będzie mógł się na nią powoływać, bo ta interpretacja została wydana po pierwsze tylko dla konkretnego podmiotu i tylko dla konkretnej sytuacji. Więc nie bójcie się, występujcie interpretacje podatkowe, ale również płaccie tym, jak oni się nazywają, doradcom podatkowym za sformułowanie, bo nie ma sensu po prostu wyrzucać. Bo samo wysłanie interpretacji też trzeba zapłacić. Tam chyba jest za jedną interpretację 35 zł. Czy później trzeba czekać 3 miesiące plus 1 miesiąc, czyli 4 miesiące i zazwyczaj się czeka 4 miesiące. Więc zmarnujecie 4 miesiące czasu, plus jeszcze zapłacicie za to pieniądze. Znacznie sensownie jest zapłacić komuś, żeby ktoś dla was to porządnie raz napisał, wysłać to i się nie martwić, że będzie decyzja odmowna. Ta decyzja w przypadku VAT-u,
bo już przynajmniej dwie firmy dostały informację o tym, że Bitcoin nie jest obarczony VAT-em. W przypadku VAT-u no już będzie na 99% taka, jaką wy oczekujecie, czyli Bitcoin będzie zwolniony z VAT-u. Jeżeli popełnicie jakieś gafy i spróbujecie to zrobić sami, no to może wam się uda, może nie, ale stracicie kupę czasu i jakieś tam pieniądze. Więc ja uważam, że zdecydowanie sensownie jest, żeby ktoś za was to zrobił porządnie. No. Nie bójcie się też otwierać firmy oparte na Bitcoinie. Ja na przykład, wiedziałem na przykład, że niektóre banki będą miały problemy z tym, że ja prowadzę biznes oparty na Bitcoinie. Dlatego jak bank mnie pytał, a czym będzie się zajmować firma, to powiedziałem, no będę się zajmować nowymi technologiami, no i będę bezpieczeństwem się zajmował. No i de facto nie skłamałem, a też, bo zajmuję się w pewnym sensie też bezpieczeństwem i zajmuję się nowymi technologiami jak najbardziej. Jak widzicie, tutaj dla was prowadzę szkolenie z nowych technologii, więc nie skłamałem banku i na razie bank nie miał z tym problemów, że zajmuję się Bitcoinem póki co. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, ale mam nadzieję, że będzie pozytywnie. Wiem, że inne firmy, które mają w tym samym banku i które zajmują się również Bitcoinem, nie miały problemów jak na razie, ale specjalnie założyłem dwa konta na wszelki wypadek w różnych bankach. Tak dla pewności. Chyba na tym zakończę swoją prezentację, ale bardzo chętnie odpowiem wam na wszelkie pytania. Że o Inpeś to słyszeli na mojej wykładzie, tylko że nie pamiętają. Natomiast też Inpeś między innymi tym się reklamuje, że jako jego klient nie trzeba się przejmować tymi wszystkimi przepisami, po prostu dostaje się po aktualnym kursie Bitcoina na konto złotówki. Tak. I tak jakby ten Bitcoin w ogóle nie istniał. Dla klienta twojego istnieje, tak. Ale dla ciebie klienta Inpeś. No, to jest... Tak, dla sklepu to wygląda mniej więcej tak. Pokazuje aplikację i drukuje paragon w złotówkach. Więc fiskus widzi złotówki, a ten klient po prostu dostaje nie przelew od operatora kartowego, nie dostaje przelew, tylko dostaje przelew kasy od Inpeya. Wszyscy są zadowoleni. Więc rzeczywiście to jest bardzo wygodne. Jeszcze? Związane z przelewami, bo mówiłeś o tym, jak to między różnymi krajami, na przykład z Ukrainy do Polski, że nie da się zrobić przelewu bez faktury, którą się opłaca, przy tym się wystawia fikcyjne faktury, ale... Znaczy niektórzy próbują wystawiać fikcyjne faktury, ale pamiętajcie, że wystawianie faktur kosztuje VAT i jeszcze podatek dochodowy. To jest dużo pieniędzy, więc to już musi być bardzo konkretny powód, żeby wystawić taką fakturę. Ale to chciałem się właśnie... Raczej tego się nie robi faktycznie, że biorąc ze względu na bardzo wysokie podatki, bo to nie ma sensu po prostu. Fikcyjne faktury też są karalne, nie? Ale... Tak, z jednej strony są karalne, ale nawet jakby ktoś się nie przejmował karaniem, to po prostu i tak będzie musiał dużo za to zapłacić. Więc to się mija z celem. Co jeszcze dosyć ciekawe, bank ukraiński lubi sobie co jakiś czas wymyśleć, że to ogłasza wszystkim bankom na przykład o godzinie 5 wieczorem, jutro przestajecie wydawać dolary i wtedy banki nie mogą prowadzić kantorów, które są na terenie banków. Jeżeli na przykład ostatnio była taka historia, po pierwsze nie mogą, albo mają limit na przykład, że mogą sprzedać dolarów na przykład sumarycznie na dany dzień w wielkości, nie wiem, 3000 dolarów na cały oddział banku. Mogą tyle sprzedać dolarów. Druga sprawa. Depozyty, które są na przykład w dolarach, a to są bardzo popularne depozyty wewnątrz Ukrainy, mogą być
albo nie są w ogóle wypłacane, albo są z automatu przywoltowywane na hrywnę, albo maksymalna kwota wypłacenia tego depozytu jest na przykład $300 albo $500. Więc różnie to bywa, różnie sobie tam bank centralny wymyśli, co zrobić. To jest ze względu na to, żeby walczyć z bankami de facto, żeby walczyć i z osobami, które posiadają duże zapasy finansowe, którzy bardzo mocno spekulują właśnie na hrywnie. I po to się blokuje właśnie wymiany, żeby nie było spekulacji, ale to jest tragiczna sytuacja dla ludzi, którzy chcą korzystać z tych dolarów. No, albo też zamraża się kurs, na przykład na jakimś określonym poziomie. Wtedy pojawi się kurs bankowy i kurs czarnorynkowy, że na przykład oczywiście ten kurs nielegalny. Można to jest Linux. Tutaj ciężko z wirusami. Chyba bateria się kończy. Okej. Okay. A, wywaliło. Dobra, to możemy w sumie wyłączyć tę prezentację. Przepraszam, zawiesiłem się przez moment. Wewnątrz Unii Europejskiej te przelewy jakoś tam chodzą, ale jak wyjdziemy poza strefę Unii Europejskiej, to naprawdę to jest bardzo ciężkie. Nawet pojedziemy do Stanów, tam ludzie cały czas korzystają z czeków. Tam przelewy, to znaczy płatności zbliżeniowe, to jest coś, co po prostu nie istnieje. Nie można pójść do sklepu i zapłacić zbliżeniowo. Ba, tam nie ma nawet na kartach chipów, czyli one są wszystkie magnetyczne. Dopiero w tym roku próbują to wycofać. No, system bankowy poza Polską i tam jeszcze innymi krajami Unii Europejskiej jest naprawdę taki zerowy. A Bitcoin pozwala, dosłownie pozwala, bo są na to przykłady. Na przykład ludzie, którzy mieszkają w Indiach, są dobrymi programistami, ale otrzymanie zapłaty za ich pracę, no na przykład jak ktoś dostanie przelew przez Western Union, to Western Union pobiera za swoje usługi od 5 do 30% za dokonanie przelewu. Średnio to było podliczone, że to jest 10% od kwoty właśnie. To jest cholernie duża stawka. Powiedzmy sobie szczerze, że 10% musimy oddać swoich ciężko zarobionych pieniędzy za to, że je dostaniemy. No to jest tragiczna sytuacja. Bitcoin rzeczywiście rozwiązuje tą sytuację. Dlatego na przykład dosyć często się zdarza, że w Afryce, albo w Indiach, albo w Ameryce Południowej programiści dostają swoją zapłatę w postaci bitcoinów. Bitcoin na przykład w Wenezueli jest powszechnie akceptowalny ze względu na to, że tam jest po prostu kosmiczna inflacja. Tam inflacja roczna to jest średnio rzędu 600%, więc tam ludzie albo się starają kupić dolary, ale mają mniej więcej 90% prawdopodobieństwo, że nawet jak kupią w kantorze te dolary, to dostaną fałszywki, albo kupić bitcoiny. W Wenezueli jest nielegalne posiadanie dolarów w tej chwili. Już się zdelegalizowali znowu? Macie pieniądze, które z każdym dniem znacząco tracą na wartości, czyli w pół roku tracicie, 80% mniej więcej wartości pieniędzy, które zarobiliście, albo poszukujecie jakieś inne rozwiązania, gdzie Bitcoin jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo można otrzymać płatność,
można wykonać jakąś usługę za lepsze pieniądze, bo się pracuje dla kontrahenta z Europy, zapłacić za to, za przelew faktycznie zero, jeszcze środki, które się posiada, nie będą tracić na wartości, no po prostu trzy razy win, no wygraliśmy, no. To jest bardzo duże pole do popisu dla Bitcoina i rzeczywiście Bitcoin w takich sytuacjach jest bardzo dobrze wykorzystywany i on się świetnie sprawdza. Wcześniej się mówiło o tym, że Bitcoin, po co jest Bitcoin, czemu on służy, Bitcoin chyba tylko myśli ogólnorozwojowe albo liberalnej. No ale dzisiaj widzimy, że po prostu no, niektóre firmy albo bardzo chcą, albo rzeczywiście muszą korzystać z Bitcoina, bo inaczej albo płacą bardzo dużo, albo nie są w stanie nawet dokonać transakcji, a Bitcoin przychodzi rzeczywistą pomocą. Bo poprzez Bitcoin można transferować dowolne środki w dowolne miejsce na Ziemi, dosłownie. Więc czemu tego nie robić? Na kilkanaście centów prowizji. Znaczy, no właśnie nie kilkanaście, tylko na poziomie centa dwóch, bo to jest aktualnie na poziomie tam. Znaczy, prowizja jest, co jest najfajniejsze, tą prowizję płacimy, jeżeli chcemy. Jeżeli jej nie zapłacimy, to nasz. Tak, nie, to znaczy nie do końca tak. Jak nie zapłacimy, to albo nasz przelew może iść długo, albo nawet może zostać anulowany. Zazwyczaj po prostu idzie na przykład dzień. Jeżeli zapłacimy tą prowizję, to zazwyczaj przychodzi w najbliższym bloku, ale przy tym, że jeżeli płacimy prowizję, to znaczy Impe na przykład stosuje taką technikę, jak ktoś zapłaci Bitcoinem w sklepie, to oczywiście nie czeka na potwierdzenie tego przelewu, tylko jak zapłacił prowizję, która jest no, pośrednio akceptowalna, to jest standardowa prowizja, aktualnie to jest właśnie na poziomie 1,5 centa, to InPay stwierdza, nie opłaca się trzymać klienta, niech on sobie idzie i tak ten przelew dojdzie. I ten przelew dochodzi po prostu. Więc to jest tak, że jak dokonamy przelewu w Bitcoinach, to ten przelew nastąpił, faktycznie rzecz biorąc. My tylko czekamy na to, że on się zatwierdzi jako istniejący. Ale faktycznie on występuje w momencie wysłania transakcji do sieci, do internetu. Właściwie to nie było takie, dlaczego tych przelewów normalnie gotówką, znaczy pieniędzmi, tymi bankami fiducjarnymi, nie da się robić z Ukrainy do Polski na tym przykładzie, skoro już o nim mówimy. Czy to dlatego, że są prawne jakieś obostrzenia? Tak. Czy dlatego, że banki ukraińskie? Czy banki nie, to są prawne. To są prawne obostrzenia. Musisz wykazać, po co wytransferowujesz środki z wnętrza Ukrainy. Prawo tak samo jest. To jest tak? Tak, to jest ukraińskie obostrzenie, tak. Tak samo jest właśnie w Polsce nie. W Polsce nie. W celu uniknięcia ataków spekulacyjnych? Nie, to obostrzenie, szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem po co. Prawdopodobnie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, wydaje mi się. No ale to dotyka w danym wypadku wszystkich. Więc ciężko jest mi stwierdzić jednoznacznie, dlaczego tak jest. Ja wiem tylko, że jest. Miałem na myśli ataki spekulacyjne na walutę. Ataki spekulacyjne na walutę, wtedy się zamraża albo kurs walut w przyrównaniu do innych walut, albo się ogranicza dostęp do walut, które nie są walutą narodową dla danego kraju. A wiesz może, czy ta umowa asocjacyjna, której ratyfikacja się opóźniła ze względu na referendum w Holandii, które sobie wymyślili i będzie za 6 dni, czy ona te przeszkody zniesie? Nic nie wiem o tej umowie asocjacyjnej. Mógłbyś mi coś o tym powiedzieć? No, ona ma właśnie znosić pewne bariery handlowe między Ukrainą a Unią Europejską. Część ekonomiczna. Nie jestem w temacie, nie mogę ci odpowiedzieć po prostu.
Nie wiem, jak to się zmieni, ale wiem, że od no już sporej ilości lat jest tak, że wytransferować środki to łatwiej jest po prostu włożyć do kieszeni gotówkę i wyjechać. Inaczej jest naprawdę ciężko, przy tym, że system bankowy wewnątrz Ukrainy jest kiepski. Tam naprawdę Polska pod względem rozwoju systemu bankowego jest w czołówce świata. Naprawdę świata. Polska chyba była jednym z, jak nie pierwszym, to jednym z pierwszych krajów, gdzie testowano właśnie płatności zbliżeniowe. Ale jeśli chodzi o prowizję, też jesteśmy w czołówce. No, no to jest dosyć ciekawe właśnie. Nie wiem, czy wiecie, że dlaczego tak bardzo chętnie na przykład niektóre sklepy zgadzają się na przyjmowanie bitcoinów. Bo sklep dostaje od tej firmy pośrednika tyle, ile na ile wystawił paragon. A jeżeli ktoś przyjdzie, zapłaci kartą, to zazwyczaj jest około no, 3,5%. 3,5% zostanie dla tego pośrednika, który odda... Nie 0,6%. Czyli często... No tak, ale to różnie, bo ostatnio chyba zmniejszyli tam do 0,7%. No walczyłem to. Biedronka na przykład sobie też długo nie dawała w ogóle możliwości płatności, ale potem sobie wywalczyli z jakimś bankiem, żeby mieli specjalną ulgę. Ale no, coś tam walczą o to. No ale dlatego też banki mają potem właśnie kasę, żeby wprowadzać karty i jakby rozpowszechniać. Też próbują, póki jeszcze mogą, coś z tego uszknąć, no bo wiedzą, że to już są ostatnie podrygi, bo za chwilę będą kryptowaluty powszechne. A taka ciekawa historia. Byłem bodajże w zeszłym miesiącu na spotkaniu fintechu. A fintech to jest takie spotkanie, gdzie spotykają się startupy finansowe z przedstawicielami do spraw innowacji w bankach. Czyli przychodzą prezesi działów innowacji z banków i o sobie opowiadają i inne firmy o sobie opowiadają. Jest to no, raczej takie nieliczne, zamknięte dosyć spotkanie. Oczywiście każdy może na nie przyjść, ale bardzo szybko znikają bilety i dużo osób tak z niczego tam nie przychodzi. Zwyczaj rzeczywiście, żeby coś zaprezentować albo czegoś szukają te osoby. I wczoraj było ostatnie, ono było poświęcone w dużej ilości kryptowalutom. Było dosyć nieliczne, co było dosyć ciekawe, co by świadczyło o tym, że w Polsce rozwój kryptowalut i bitcoina troszkę podupadł w przeciwieństwie do całej reszty świata, co jest bardzo dziwne. Widzieliście ten wykres ilości transakcji i one cały czas idą do góry, a w Polsce jest bardzo dużo giełd bitcoinowych i poza tym w sumie niewiele się dzieje, szczerze mówiąc. Pojawiają się jakieś firmy, ale one nie wybierają Polski jako swojego targetu, tylko wręcz nawet uciekają od tego, żeby mieć klientów z Polski. I na tym poprzednim spotkaniu była dosyć ciekawa historia, bo każdy z przedstawicieli banków powiedział mniej więcej to samo zdanie. Wiem, czym jest blockchain. Blockchain jest bardzo ciekawy. Blockchain to jest... Kto wie, co to jest blockchain? Trzeba było wstęp poprowadzić na samym początku. Blockchain. Bitcoin opiera się na bardzo wielu ciekawych innowacjach. Jest to rzeczywiście pierwsza kryptowaluta, która może działać w sposób zdecentralizowany, czyli bez kontroli de facto. Jedyną kontrolę, która sprawuje nad Bitcoinem, jest algorytm Bitcoina, czyli no de facto matematyka. Trochę, no, w dużym uproszczeniu matematyka, więc no, żaden regulator nie może wejść do Bitcoina i stwierdzić, to zmieniamy to i to i to, bo to jest w ogóle niemożliwe, no nie można zmienić praw matematycznych, bo tak, no nikt tego jeszcze nie dokonał przynajmniej, nikt nigdy nie słyszał o tym, żeby zostały zmienione prawo matematyczne albo prawo fizyczne, no i jeżeli ktoś sądzi, że można to zrobić, to chętnie bym to zobaczył. Ale
I Bitcoin wykorzystuje blockchain, czyli łańcuch bloków, do zarządzania wszystkimi transakcjami. To znaczy, że blok w Bitcoinie to jest po prostu zestaw transakcji, które zostały wysłane do sieci w ostatnim czasie. I oprócz tego, że w bloku jest spis wszystkich transakcji, to jest skrót poprzedniego bloka, czyli poprzedniego spisu wszystkich transakcji. Czyli każdy blok jest połączony z poprzednim, a poprzedni jest połączony z poprzednim. I one w sumie tworzą łańcuch bloków, który jest absolutnie nierozrywalny. Jeżeli któryś blok z przyszłości zostanie zmieniony, to każdy kolejny nie będzie ważny, bo ta skrótowa informacja w poprzednim bloku będzie nieważna. Czyli nie można zmieniać historii Bitcoina wstecz. I cały ten spis wszystkich transakcji bitcoinowych, on jest ogólnodostępny od samego zarania Bitcoina. I tworzenie tych kolejnych bloków to jest właśnie mining, czyli kopanie Bitcoinów de facto. Głównym celem kopania Bitcoinów nie jest wprowadzanie nowych Bitcoinów do obiegu, tylko tworzenie właśnie tych paczek zbiorów bloków z transakcjami Bitcoinowymi i zatwierdzanie je, że rzeczywiście one są prawidłowe, ważliwe. Wtedy się, jeżeli twoja transakcja wpadnie do takiego bloku, to znaczy to z automatu staje się potwierdzone. Każdy kolejny blok, każdy, jest kolejnym potwierdzeniem tego, że twoja transakcja jest jak najbardziej prawdziwa, realna i doszła do skutku. Kurczę, uciekłem. Wracając do tych prezesów banków. Wracając do tych prezesów banków, to każdy z tych prezesów banków stwierdził, ten blockchain to jest coś naprawdę ciekawego, bo to się pierwszy raz rzeczywiście pojawia przy Bitcoinie i to jest właśnie rozwiązanie tego, że nie ma już centralnej jednostki, która musi zarządzać wszystkimi tymi transakcjami, tylko istnieją aktualnie chyba z 6000 komputerów, które na bieżąco posiadają zestaw wszystkich tych transakcji, które od początku zostały dokonane. I oprócz tego wielokrotnie więcej jest po prostu kopii wszystkich transakcji, które zostały dokonane dotychczas w Bitcoinie, czyli no, tego blockchaina, czyli spisu wszystkich transakcji, które zostały wykonane. To jest bardzo ciekawe, bo wykorzystywanie Bitcoina przy usługach bankowych, to znaczy wykorzystywanie blockchaina przy usługach bankowych, mogłoby obniżyć koszty prowadzenia infrastruktury banku. Oprócz tego można by było wykorzystywać inne możliwości, właśnie tak jak ten cypryjski uniwersytet, czyli zamieszczać tam oprócz informacji o przelewach, również jakieś inne informacje, które zostaną tam na zawsze. Bo wszystko, co weszło do blockchaina, do łańcucha bloków, zostaje tam na zawsze. Tego nie da się usunąć. Po prostu nie da się usunąć. To jest niezmienialne. Chyba że po prostu wyrzucimy połowę blockchaina i zaczniemy od początku tego dobudować, ale wtedy odrzucimy wszystkie transakcje, które w połowie istnienia Bitcoina zostały zrealizowane. Czyli no, to się mija z celem. Wtedy no, po prostu to jest niemożliwe. Czyli jak usuniemy pół historii, to tak jakbyśmy usunęli całą historię Bitcoina i no, to nie zostanie zrealizowane, bo to nie miałoby sensu po prostu. Inni się na to nie zgodzą, inni tego nie skopiują i nie uznają za... Tak, to jest właśnie dosyć istotne, że jeżeli jest tak wiele kopii, jeżeli ktoś, pojedyncza osoba usunie połowę informacji z tego blockchaina, to jeszcze zostaje tam wiele, wiele tysięcy tych samych kopii i na pewno się znajdą ludzie, którzy się nie zgodzą na usunięcie albo zmiany w tym blockchainie. Zawsze przynajmniej jedna osoba się nie zgodzi. Zawsze przynajmniej 50% plus jeden się nie zgodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że
jeżeli byśmy coś zmieniali w Bitcoinie, to wtedy by pojawił się nie Bitcoin, tylko Bitcoin Prime, czyli coś, co jest zupełnie odrębnego od Bitcoina, które może działać na tych samych zasadach, ale nie będziesz Bitcoinem, faktycznie rzecz biorąc. Więc i takim korzeniem, takim najważniejszym elementem właśnie w tych wszystkich transakcjach bitcoinowych, w ogóle w istnieniu Bitcoina jako formie rozliczeniowej, to jest właśnie ten blockchain. Jeżeli się go pozbędziemy, to Bitcoin upada, ale właśnie dlatego, że jest tak wiele kopii, to te kopie zawsze zostaną zachowane, bo no, nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy jednogłośno uznali, nie, kończymy z tym. Ja na przykład tak nie zrobię, zostanie jedna kopia już. I dzięki jednej kopii można wszystko otworzyć, znowu odbudować tą sieć. Więc no, to jest nierealizowalne, przynajmniej z mojego przykładu. Ja bym się na to nie zgodził, a mam kopię, więc trzymam te wszystkie transakcje. Jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich osób, które mają te kopie? Czy jest to w ogóle policzalne? Nie. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich osób, które... Bo każdy może... Ta kopia jest ogólnodostępna. To jest założenie całego istnienia Bitcoina. Że każdy może posiadać tą kopię, co jest dosyć ciekawe. Każdy może sprawdzić wszystkie transakcje, jakie dotychczas były wykonane w Bitcoinie. One są jawne. Nie są jawne informacje o tym, czyje to są konta bitcoinowe, na których są zgromadzone środki, dopóki ta osoba nie stwierdzi, to jest moje konto bankowe, to jest mój dowód osobisty. Ale do tego czasu te wszystkie konta są w sumie anonimowe. Znaczy, póki się nie ogłosimy z tym, że to jest nasze konto, nikt nie ma 100% pewności, że to jest nasze konto. Dopowiem, że to jest tak, jak gdyby próbować usunąć z sieci BitTorrent, która też jest rozproszona, działa na podobnej zasadzie, jakiś określony plik, typu na przykład projekt pistoletu bez części metalowych Liberator. Nie wiadomo, nie da się uzyskać ewidencji osób, które ściągnęły ten plik i go mają u siebie. No i każda może go z powrotem udostępnić na BitTorrentie. Tak, właśnie ten blockchain jest propagowany przez no de facto sieć torrentową, tylko taką dostosowanym do potrzeb Bitcoina, ale de facto to działa tak samo. Więc no nie jesteśmy zweryfikować, jak dużo osób ma kopie. Wiemy, że na stałe trzyma te kopie, rozsyła dalej. To znaczy są serwery, które mają te kopie i wysyłają nowo powstałe te bloki do kolejnych osób. To jest około 6 tysięcy aktualnie serwerów, które obsługują sieć Bitcoina, co jest dosyć sporą liczbą, a ilość osób, która oprócz tego zaciągnęła tę kopię, z nikim się nie dzieli, nie trzyma włączonego non-stop komputera, no to jest nie do szacowania. Faktycznie ja mogę strzelać, że takich kopii jest, nie wiem, 10 razy więcej, więc albo 100 razy więcej. No. Ciężko jest to stwierdzić, ale takich kopii jest naprawdę bardzo dużo, więc nie da się po prostu wszystkich przekonać, że niszczymy. Po prostu jest to niemożliwe. Zachęcam zwłaszcza tych, którzy się jeszcze nie odzywali. Jeżeli wam jakieś pytania chodzą po głowie, to się śmiało zabierajcie głos. Ja się odzywam, ja się zapytam. Jakich głównych klientów masz? Czy to jest też tajemnica, wolałbyś nie mówić o tym? Mógłbyś sprecyzować? To znaczy, no, gdzieś tam wspomniałeś o kimś z Brazylii. Rozumiem, że nie, rzadko przychodzą do ciebie, czyli raczej jest to właśnie, nie wiem... Nie, wiesz co, to jest... Ukrainy ludzie, czy... Cudzoziemców i Polaków jest mniej więcej po połowie, bym tak powiedział. No bo przede wszystkim ze względu na to, że żyjemy w Polsce. No, Warszawa to jest centrum kraju. Sugerowałeś, że jest to jakiś taki sposób przenoszenia pieniędzy do Polski. Tak, tak, z Polski do Polski, ale mniej więcej połowa, bo jednak Warszawa mieści się w centrum kraju i ma blisko lotnisko. To myślę, że ze względu na to, że to jest miasto posiadające lotnisko, trafiają do mnie cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają tam, nie wiem,
obejrzeć sobie Polskę albo rzeczywiście w sprawie jakichś interesów albo czegokolwiek i mają bitcoiny ze sobą jako formę rozliczeń. Ale ze względu na to, że to jest rzeczywiście centralna Polska, to przyjeżdżają też z innych regionów często ludzie do mnie bezpośrednio, bo mam jakieś tam zaufania na tej arenie bitcoinowej. A tak jeszcze właśnie szczegóły dotyczące twojej działalności. Ja rozumiem, że to jest twoja jedyna działalność, żyjesz z tego, tak? To znaczy to jest tak, ja w ogóle z wykształcenia jestem biotechnologiem. Wprawdzie nie dostałem magistra, ale powiedzmy, że jestem biotechnologiem. Przerwałem studia, bo uznałem, że warto się jednak zająć bitcoinem. Według moich szacunków, ja widziałem, że ja na samym początku rzeczywiście tam, nie wiem, no, mi starczało na dosłownie piwo z tych wszystkich transakcji bitcoinowych, czyli to było takie tak raczej z ciekawości to robiłem, ewentualnie jak mi się udało kilka złotych zarobić, to byłem ucieszony, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że pojawiają się klienci, którzy chcą więcej niż ja tak naprawdę planuję. To znaczy oni by chcieli wymieniać więcej, częściej i w danym momencie zrozumiałem, że ja po prostu mam do wyboru albo w pewnym sensie nie pomagać, albo założyć działalność. No i otworzyłem spółkę. Więc to było. A wiedziałem, że studia nie da się pogodzić z prowadzeniem firmy, więc musiałem przynajmniej, nie wiem, czy tymczasowo, mam nadzieję, że tymczasowo skończyć sprawę ze studiami. Rozumiem, że twój kantor jest otwarty tak w godzinach pracy, codziennie, tak? Tak, ja de facto zatrudniam ludzi. Głównie mogą dla mnie pracować zdalnie, nie ma. Znaczy, przychodzą do mnie, żeby pokazać, co zrobili. Mam grafika, mam copywritera i mam programistę jak na razie. Więc no na razie jestem w stanie. Znaczy, płacę tym osobom niewiele, bo też nie pracują u mnie na pełną stawkę, bo nie ma w ogóle takiej potrzeby. Ale póki co utrzymuję się, mam jakieś tam zyski, ale to raczej ze względu na to, że zakładałem interes, wiedząc, że mam już jakąś pulę klientów, którzy będą do mnie przychodzić. Przede wszystkim ze względu na to, że chyba byłem pierwszą osobą, która rzeczywiście coś robiła z tym bitcoinem w sprawie wymian i która nie robiła to przez internet, tylko rzeczywiście spotykała się z ludźmi. Faktycznie z jednej strony założyłem ten kantor, żeby zarabiać, ale z drugiej strony też, żeby promować bitcoin, bo często przychodzą do mnie ludzie, dla których to jest pierwsza styczność bitcoinem, absolutna pierwsza, i ja spędzam z nimi, nie wiem, tam godzinę, dwie, ile tam trzeba, żeby im pokazać, jak działa portfel, żeby dokonać jakąś tam testową transakcję. No i w końcowym etapie oni tam kupują ode mnie i to jest dosyć ciekawe, bo mam kilka Polaków, którzy przychodzą i kupują przynajmniej raz w miesiącu bitcoin i odkładają w ten sposób na emeryturę. To jest dosyć ciekawe, inwestują różne kwoty, ale to jest sposób właśnie na takie oszczędzanie. To jest dość oryginalne. Czytałem o innych osobach, które na przykład co niedzielę kupują bitcoiny za 100 zł i wiedzą, że mało. Czy tam też jest jakieś ryzyko? Tak, jak najbardziej jest ryzyko. Ja powiem tak. Ja prywatnie uważam, że nie jest wiadome, czy bitcoin będzie wieczny, jak długo będzie istniał bitcoin. Raczej to wygląda tak, że to jest dosyć fajne, rzeczywiście to działa, ale jaka będzie wartość bitcoina za rok, za dwa, za trzy? No potencjalnie mogłoby się wydawać, że będzie rosnąć, ale czy tak będzie? No ja nie mogę dać żadnej gwarancji, więc dlatego zawsze wszystkim mówię, że jeżeli chcą
odkładać albo inwestować w bitcoina, to tylko taką kwotę, którą rzeczywiście mogą stracić. Bo słyszałem o takich wypadkach, że ludzie brali kredyty i przed kupowali te bitcoiny, a tydzień później one spadały tam o połowę wartości i była wielka tragedia dla całej rodziny. Ale według mnie to była raczej kwestia nieprzemyślana kwestia. Ja na przykład jak kupiłem swoje pierwsze bitcoiny, ja włożyłem w to dosłownie taką kwotę, którą jeżeli bym stracił, no to powiedziałbym, no cóż, straciłem, nic by się nie stało dosłownie, bo to było dosłownie paręset złotych. Żeby zobaczyć dosłownie, jak to działa. Ale są ludzie, którzy widzą, że bitcoin rośnie, kupię teraz i nie wytrzymują, widzą, że zaczyna spadać. Po chwili, na przykład po godzinie zaczyna spadać, oni sprzedają te bitcoiny, kiedy on jest tańszy. Później widzą, że zaczyna rosnąć, kupują jeszcze drożej niż poprzednio. I później znowu spada, sprzedają znowu tam, gdzie jest tanio i tracą swój cały majątek, bo nie wiedzą, jak działa giełda. Giełda, prawdę mówiąc, na spekulacji to... W ogóle, jeżeli mówi się o spekulacji, tak ogólnie, nie tylko dotyczącej bitcoina, to 80% ludzi traci cały swój zainwestowany majątek w przeciągu do roku, maksymalnie roku, a faktycznie osób, które rzeczywiście zarabiają na spekulacji, to jest około 3%. Czyli to jest tak zwane pospolite trzepanie leszczy. Czyli osób, które nie znają się na spekulacji, inwestują środki i tracą te środki. Więc no komuś się uda, ale zupełnie w znacznej ilości się nie udaje. Więc spekulowanie to jest dla osób, które mają bardzo mocne nerwy i wiedzą, jak to działa i nie grają na całych oszczędnościach swojego życia albo całej rodziny. No i ja uważam prywatnie, że takie odkładanie, ja też jestem z tych osób, które odkładają tam co jakiś okres czasu jakąś drobną pulę bitcoinów, zwiększam tą pulę swoich bitcoinów co jakiś okres czasu i uważam, że to jest dosyć rozsądne, jeżeli to nie jest jakaś tragiczna kwota, taka zapasowa emerytura, a nuż się uda, a nuż jeszcze raz wzrośnie o 10 000%. I no bo już były takie skaki, jak pokazywałem, że Bitcoin skakał w przeciągu roku o 10 000% i wszyscy byli uciszeni i zarobieni i tak dalej, ale ostrzegam też, że to może się nie wydarzyć i Bitcoin może spaść. Nigdy nie wiemy, jak będzie naprawdę. Więc jeżeli chcecie odkładać, nie wiem, 50 zł na miesiąc, to zachęcam, bo to jest w sumie ciekawe, no bo ja prywatnie uważam, że ja nie dostanę jeszcze emerytury. Ja jestem dosyć młodym człowiekiem i jeżeli dostanę emeryturę, to na pewno nie jest to taka emerytura, jaką ja opłaciłem sobie, opłacałem ZUS i tak dalej, i tak dalej. Więc wolę się zabezpieczyć poprzez kupowanie metali szlachetnych i bitcoina. No i sugeruję, żeby zacząć to jak najmłodszym wieku, bo im ma się mniej lat, tym mniej ma się stałych wydatków. Można tam kiedyś powiedzieć, a dzisiaj się nie napiję piwa, jutro też się nie napiję piwa, będę miał te tam, nie wiem, 70-80 zł i kupię sobie monetę ze srebra. Będę za 10 lat albo za 50 lat, to będzie znacznie więcej warte niż dzisiaj. Może będzie tyle samo warte, ale pieniądz... Tak, to znaczy kupimy za to przynajmniej tyle samo co dzisiaj, ale będziemy mieć te pieniądze, a nie dostaniemy emerytury budowej. No, pytanie jest, czy za ileś tam lat ktoś będzie w ogóle chciał srebro kupować? Nie wiem, no ostatnie kilka tysięcy lat... Ostatnie kilka tysięcy lat wszyscy kupowali i sprzedawali srebro, to dlaczego miałoby się to zmienić za 10 lat? Karęczne, to może i kolb też przestanie być wartościowy. Więc to jest, no powiedzmy sobie szczerze, pragnienie ludzkości błyszczących metali pozostaje i raczej pozostanie na długo. Tak
kopalnie srebra lepiej działają i nie są tak ograniczone jak kopalnie bitcoinów. To jest dosyć zabawne. Więcej wypadków śmiertelnych. Tak, ale srebro akurat ma tą cechę, w przeciwieństwie do złota, czy platyny, czy innych, że srebro jest wykorzystywane w procesach technologicznych. Złoto nie? Platyna nie? Srebro najbardziej, może tak bym powiedział. Srebro. No tak, ale srebra jest najwięcej też. Tak, no jest najwięcej. A jest stosunkowo tanie do porównania do pozostałych materiałów. No jest tak. Tańsze, to znaczy stosunek ceny srebra do złota jest mniejszy niż stosunek ilości srebra do złota na świecie. Więc w związku z tym srebro względem złota długoterminowo się prognozuje, że może się umacniać. Tak, a poza tym to jest dosyć ciekawe, bo mówi się o tym, że wydobycie złota jest aktualnie nieopłacalne. Jeszcze ciekawa rzecz. Jeżeli już kupujecie złoto albo srebro, to kupujecie w formie fizycznej obowiązkowo, bo to już jest znane i wiadomo, że w obiegu, to znaczy złoto zostało sprzedane 100 razy więcej niż gorzej, niż zostanie kiedykolwiek wykopane na ziemi. Trzeba złapać jakąś planetoidę na orbitę i budzić planetarne srebra. No tak. Albo też pojawiały się w internecie dosyć zabawne memy, że Ziemia, wszystkie gospodarki, cała Ziemia jest oddłużona na tam 16 triliardów dolarów. Załóżmy, że taka kwota. Później jest pytanie, tak właśnie u kogo? U Jowisza? To już chodziło w systemy bankowe. Tak, no niestety dzisiejsze... A propos tych banków, to było dosyć ciekawe. Banki powiedziały... Każdy z prezesów tych banków powiedział to samo. Wiem, czym jest Bitcoin, wiem, czym jest blockchain. Blockchain jest bardzo fajny, na pewno będziemy próbować z tego korzystać. Bitcoina nie lubię. Każdy powiedział mniej więcej to samo. Zagrożeniu dla ich pensji. Bardzo możliwe. To znaczy oni powiedzieli, nie, Bitcoin, nie. Ale to było dosyć ciekawe, bo później przyszedł prezes BZWBK i powiedział, ja powiem to samo, co moi przedmówcy, ale powiem wam znacznie więcej. My, jako prezesi działów innowacji, poszukujemy na tych spotkaniach startupów, bo banki to są korporacje. Korporacje nie są w stanie tworzyć nowych rzeczy. Oni ewentualnie są w stanie kupić młodą, rozwijającą się firmę i wdrożyć jej technologię. Ale to jest dosyć ciekawe, to on wszystko mówił, to jest dosyć ciekawe, bo bank jest w stanie wdrożyć nową technologię wdrażać. I to zajmuje dosyć dużo czasu, bo to nie jest rok nawet, wdrożenie nowej technologii. I co już wszystkich kompletnie rozbawiło, powiedział, że nowa, absolutnie świeża, pachnąca i seksowna technologia dla banków to jest PayPal. A Bitcoin to dla nich po prostu nie wykiełkował. Jak na razie. To znaczy to jest coś w ziemi, jeszcze tego nie widać. Więc banki z jednej strony, one raczej ignorują Bitcoin, aniż rzeczywiście z nim walczą. Rzeczywiście niektóre banki blokują możliwości rozwoju firmom, ale one nie są w stanie za bardzo z tym walczyć, czyli jeszcze za bardzo nie wiedzą, czym jest Bitcoin, tak naprawdę. Co jeszcze dosyć ciekawe, ten właśnie prezes z BZWBK mówił, że on sądzi, że w perspektywie lat banki, przynajmniej ta część bankowości, która odpowiada za transfery pomiędzy konsumentami i firmami, ucieknie od banków i dostanie się w ręce właśnie startupów finansowych, czyli młodych firm, które pracują na technologiach informatycznych w danym wypadku. Prawdopodobnie banki będą przyjmować na noc te płatności, czyli jak
jak już skończy się dzień rozliczeniowy i banki będą pod koniec tego dnia przeliczać, ile u kogo zostało środków spośród tych startupów, albo będą obsługiwać płatności pomiędzy firmami i firmami i rządem, czyli opłacanie podatków. Głównie dlatego, że banki mają dosyć wysokie zaufanie nadal. Chociaż o tyle, o ile mają wysokie zaufanie, ale nadal są, może nie mają zaufania wśród społeczeństwa, ale są instytucjami zaufania publicznego, ja bym to tak nazwał, bo rzeczywiście są tymi instytucjami, ale czy mają zaufanie, czy nie, to nie. I no i właśnie prawdopodobnie tak będzie, skoro ja uważam, że ten człowiek powiedział prawdę, bo po prostu wyszedł i powiedział, co rzeczywiście sądzi i powiedział to szczerze. A nie jest rzeczywistą przyczyną niechęci banków do Bitcoina to, że Bitcoina nie da się kreować w nieskończoność? Banki generalnie żyją z kreacji pieniądza. I tak, i nie. To nie jest tak, że banki są przeciwne Bitcoinowi, na przykład przykłady niemieckiego banku, który próbował wejść w coś w rodzaju giełdy bitcoinowe, albo ukraińskiego banku, który wdrożył u siebie platformę podobną do Impeya. Przy tym, że ten ukraiński bank to jest aktualnie chyba największy bank działający wewnątrz Ukrainy. Więc to nie jest tak, że banki tak naprawdę nie wiedzą, co o tym robić, ale banki to są bardzo łapczywe organizacje i one faktycznie albo stwierdzają, że da się na tym zarobić i wchodzą w to i robią pieniądze na tym, albo stwierdzają, że to będzie nam odbierać pieniądze i zaczynają to blokować. Czyli oni nie myślą w perspektywie rozwoju albo czegokolwiek innego. Ich tylko interesuje zarobić albo nie zarobić. I raczej banki w Polsce blokują, znaczy te banki, bo właśnie bank PZWBK zablokował właśnie konta firmom bitcoinowym. On je zablokował przede wszystkim dlatego, bo było dużo oszukańczych transakcji. Pojawiały się na przykład transakcje, że z na przykład z gminy jakieś tam były przelewane środki na giełdę bitcoinową przez jakiegoś hakera i ten haker później wyprowadzał bitcoiny z tej giełdy, które już były no, faktycznie nie do wyśledzenia. W końcu go złapali, ale w teorii były nie do wyśledzenia. Albo też, nie wiem, tam ze szpitali wyprowadzano budżet i właśnie poprzez firmy bitcoinowe zamieniano to na bitcoiny i te bitcoiny po prostu wyprowadzano dalej. Czyli raczej banki w danym wypadku zabezpieczają się przed tym, co nie są w stanie kontrolować. Złym PR-em wskutek tego. Tak, tak, tak. Właśnie nie dlatego, że oni się rzeczywiście boją Bitcoina, bo oni jeszcze nie wiedzą do końca, czym jest Bitcoin, tylko albo nieliczni wiedzą, ale tam szefostwo to po prostu olewa. A raczej robią to, bo pojawiły się problemy związane z Bitcoinem, czyli właśnie jakieś ataki. Przy użyciu później w jakimś tam momencie jest wykorzystywany ten Bitcoin. To ja myślę, że możemy jeszcze 3 pytania przyjąć, więc zachęcam. 3 ostatnie. Gdybyś chciał podsumować, na przykład, bo mówimy często o tym, że na przykład jak bym chciała pojechać na wakacje do Ukrainy, to fajnie by było tam mieć sobie pieniądze na bitcoiny, żeby później spokojnie mieć gotówkę pod ręką, tak? Mhm. A na przykład jakbym chciała pokazać przewagę bitcoinów lub niedosyt bitcoinów tylko w samych operacjach na terenie Unii Europejskiej, czyli mieszkam, pracuję, zarabiam, operuję tylko cały czas pieniędzmi, które biegają w Unii Europejskiej, czy jest jakaś przewaga bitcoinu w tym momencie? Przewaga wewnątrz Unii Europejskiej, to znaczy ja powiem o nieprzewadze, czyli o wadzie.
Wewnątrz Unii Europejskiej no, trzeba kupić te bitcoiny, jeżeli się skorzysta z takiego pośrednika stacjonarnego. Ja mam marżę na poziomie 5% aktualnie, ze względu na to, że podczas transakcji też udzielam wielu odpowiedzi. Ja oprócz tego, że wymieniam te bitcoiny, to prowadzę taką akcję informacyjną oprócz tego, co mnie kosztuje bardzo dużo czasu i po prostu muszę też brać jakąś tam prowizję od tego, żeby się utrzymywać. Wykorzystując giełdę, to myślę, że to by było w okolicach 1% i z drugiej strony też w okolicach 1%, bo trzeba będzie to spieniężyć. Czyli to będzie mniej więcej 2%, może 1,5%, może procent, w zależności jak się uda. Może nawet wyjść na tym do przodu, czyli Bitcoin troszkę podniesie się do góry i wtedy zarobimy na takiej transakcji. Może oczywiście też spać lekko i wtedy tam to już nie będzie 2%, tylko 3 albo 4. Chociaż to się rzadziej zdarza, ale też się zdarza. Wewnątrz Unii to jest... jeżeli chcemy podróżować z Bitcoinem wewnątrz Unii i nie mamy Bitcoina, zamierzamy kupić Bitcoin, to wyjdzie to dla nas mniej więcej tak samo, bo w kantorze też zapłacimy te tam 2, 3, 4% za wymianę w jedną stronę i w drugą stronę. Ale to jest bardzo wygodne, żeby opłacać za jakieś produkty, na przykład nie wiem, zapłacić za grę komputerową albo zamówić nawet jakąś przesyłkę z, załóżmy na to, Anglii, to jest natychmiastowe. Wyjmujemy telefon, klik, słynie taka transakcja bitcoinowa z wyjęciem telefonu z kieszeni, to jest 5 sekund, dosłownie. To jest, wyjmuję telefon, pojawia się QR kod, skanuję go, klikam OK, ewentualnie jeszcze prowadzę hasło, które mam zabezpieczone ten telefon i tyle. To jest no, 5 sekund, już wielokrotnie na różnych telefonach to było testowane, średnio 5 sekund. Więc no to jest szybciutko. To jest szybkie i od razu to jest opłacone. Czyli de facto jak opłaciliśmy to, to możemy, to nasz towar będzie wysłany za chwilę albo dzisiaj, nawet jak się uda. Bardzo wygodne. Przy podróżowaniu to mniej więcej wychodzi na to samo, więc a kupowanie na giełdach jest tak no, trochę pracochłonne, więc to jest wygodne, jeżeli nie możemy wziąć ze sobą do walizki na przykład dużej ilości pieniędzy, a chcemy przewieźć dużej ilości pieniędzy, to wtedy jak najbardziej Bitcoin. Ale jeżeli po prostu jedziemy na wakacje i możemy po prostu kupić te Bitcoiny, ale trzeba też pamiętać, że trzeba kupić Bitcoiny, później znaleźć w danym mieście, gdzie pojedziemy, kogoś, kto kupi od nas te Bitcoiny. No to jest dosyć czasochłonne. Jeżeli chcemy zachować anonimowość, to też jest tak? To znaczy, no załóżmy, powiedzmy sobie szczerze, no to, jak sprzedajesz bitcoiny, to ja nie słyszałem, żeby ktoś kogoś poprosił o dowód osobisty, no. Nie, ale jest też taka sytuacja, tak, załóżmy, ktoś pracuje za granicą, tak, i przysyła swoim rodzicom pieniądze. De facto rodzice powinni albo wypełniać deklarację, że od syna dostają, nie wiem, darowiznę, tak? A jeżeli to nie jest rodzina, to powinno to być, to jest ograniczone w prawie polskim do chyba tam 9 tysięcy złotych, tak, na rok. Więc jeżeli teraz chcę więcej przesłać i nie chcę tego wykazać i żeby urząd skarbowy, czyli bank nie wiedział, że poszły te pieniądze, no to Bitcoin służy też. Znaczy tutaj też było dlatego moje pytanie, nie? Czy Bitcoin, może ja też tak nie siedzę, widzę, że siedzisz w tym, czy Bitcoin nie jest taki zarzut, że jest wykorzystywany do prania brudnych pieniędzy, do zapłaty za broń, do jakichś takich transakcji właśnie, żeby uniknąć odpowiedzialności, no i no nie wiem, w tej strefie przestępczej. Możliwe, że tak, to znaczy, to jest tak, podam na przykładzie znowu. Ostatnio było dosyć głośno, że podobno ten ISIS, to jest ten państwo islamskie, tak? ISIS, posiada bitcoiny. I stwierdzili, że to jest kwota z tam
miliona i przeliczyli to na ich kompletny budżet, że jeżeli oni rzeczywiście by posiadali taką kwotę w bitcoinach, to to by było na poziomie 1% całego ich budżetu. Więc aktualnie zainteresowanie grupami, zorganizowanymi grupami przestępczymi przy bitcoinie jest niszowe. Rzeczywiście przy hakerzy wykorzystują tego bitcoina, ale powiedzmy sobie szczerze, no hakerzy mogliby też wykorzystywać to znaczy no, różni złodzieje internetowi mogliby wykorzystywać też inne sposoby. Po prostu uznali, że ransomware, taki co szyfruje dyski, mówi zapłać tyle tam bitcoin na takie konto, to tak. Odszyf. To ci odszyfrujemy. No tak, no po prostu, no ale powiedzmy sobie szczerze, no w Polsce, szczególnie w Polsce mi się tak wydaje, że nie ma jakiejś zorganizowanej przestępczości informatycznej. No to jest, to jeszcze nie za bardzo działa, no. A jakieś tam grupy mafijne albo grupy terrorystyczne, jeżeli nawet wykorzystują bitcoina, co jest tak takie ciężko prawdopodobne. Nawet był raport Komisji Europejskiej na ten temat, że prawdopodobieństwo, że zorganizowane grupy terrorystyczne będą wykorzystywać bitcoina, to jest niezauważalne po prostu i że oni uznali, że to jest zdecydowanie łatwiej wykorzystywać gotówkę. Nie wiem, czy wiecie na przykład, bo ojej, wydaje mi się, że na Oxfordzie było przeprowadzone takie badanie, że wzięli jakiś tam duży karton 100 dolarówek, chyba było to ze 100 tysięcy, i każdą 100 dolarówkę przebadali, czy posiada ślady chyba heroiny. I co się okazało, że no kokainy. I co się okazało? Okazało się, że na każdej były ślady kokainy. Więc no powiedzmy sobie szczerze, że no, nadal wykorzystuje się głównie do działalności przestępczej dolary, a nie bitcoiny. Więc no, jeżeli coś trzeba zakazywać, to dolary, a nie bitcoiny. Chcą 100 dolarówki zakazać wycofywać, tak? No, słyszałem. I 500 euro banknoty. A to były dwa z trzech, więc jeszcze ostatnie pytanie. Kto chętny? No może jeszcze odnośnie tych, jak tam te waluty lokalne do bitcoinów się mają. Czy można to jakoś zastosować? Czy jest jakaś zależność? Dlaczego w ogóle w Polsce właśnie te waluty lokalne jakoś nie potrafią się rozkręcić? Bo tam coś wspominałeś na ten temat. Chodzi ci o na przykład jakieś tam bilion, pewnie tak? No na przykład. Bilion w ogóle. No Polska raczej takie jak już Wörgl były w Austrii, nie? No chodzi ich. Ale na przykład w Polsce też są jakieś takie waluty lokalne. Jak byłem gdzieś nad morzem byłem i tam można było wymienić sobie walutę lokalną na ten. Ale one są raczej w postaci takich pamiątek, żetonów, takich z wakacji. Rzeczywiście można to tym płacić w sklepach, gdzieś to można kupić, ale to jest raczej taka zabawka. No skoro ja mam 5 zł w kieszeni, to po co ja mam iść do kogoś, żeby zamienić te 5 zł na 5 zł lokalne i później iść do sklepu i zapłacić tymi 5 zł. To jest tak, to się nie za bardzo ma sens. No. Możemy kupić te 5 zł lokalne, żeby schować je do kieszeni i zatrzymać jako pamiątkę z wakacji. Ale to miało większy sens, gdyby nie było przywiązane 1:1 do jakiejś oficjalnej. No właśnie, te waluty lokalne zawsze są przywiązane 1:1, z tego co ja pamiętam. Tak, są zawsze przywiązane 1:1. To jest po pierwsze, a po drugie, tym nie da się wszędzie płacić. To nie jest tak, tylko to jest dane tylko miejscowości. No to równie dobrze można sobie prowadzić, każdy może prowadzić zeszyt, że ktoś mu zapłacił i to też no, na przykład we wsiach jest tak, że w spożywczaku albo tam monopolowym prowadzi się zeszyt, kto komu jest winien. No.
No po prostu to nie ma za bardzo zastosowań jak dla mnie. Znaczy, to się nie przyjmuje, bo grupa, społeczność, która widzi sens w wykorzystywaniu tego, jest stosunkowo mała. To jest też problem w pewnym sensie Bitcoina, że póki Bitcoin jest stosunkowo mały, to stosunkowo niewiele osób z tego korzysta i stosunkowo niewiele osób widzi sens z tego skorzystać. Ale im więcej osób zaczyna z tego korzystać, tym więcej osób można płacić i wymieniać się Bitcoinem bezpośrednio, bo i w pewnym momencie po prostu pośrednicy w tych transakcjach bitcoinowych znikną. Póki co każda transakcja firmowa, bitcoinowa, jeżeli ewentualnie szef tej firmy nie jest pasjonatem Bitcoina i nie składa te Bitcoiny na emeryturę, to on prawie zawsze wymieni te Bitcoiny bezpośrednio na gotówkę, żeby później inwestować dalej, to znaczy na złotówki, żeby dalej inwestować swój biznes. Więc bardzo rzadko się zdarza tak, że ktoś komuś zapłaci w bitcoinach, ten ktoś zatrzyma te bitcoiny, zapłaci komuś w bitcoinach, ta osoba też komuś zapłaci w bitcoinach. To się prawie nie zdarza na razie. Ze względu na to, że popularność bitcoina jest nadal na bardzo niskim poziomie. Chociaż no, rzeczywiście to się rozwija, ale nadal to jest bardzo niski zestaw ludzi. Nadal to jest bardzo niewiele ludzi, którzy rzeczywiście, niewiele firm, które rzeczywiście wykorzystuje Bitcoina. Dlatego jest bardzo duży potencjał w tym. Ja osobiście uważam, że cokolwiek, co ma jakiekolwiek ręce albo nogi i jest powiązane z Bitcoinem, ma szansę się przebić. Jakikolwiek biznes, jaki aktualnie człowiek by nie wymyślił, oparty na Bitcoinie, ma szansę się przebić. Z względu na to, że to jest nisza, absolutna nisza. Tutaj nie ma konkurencji, no bo nikogo nie ma praktycznie. No, dużo. Jak to można powiedzieć, że nie ma konkurencji w sprzedaży lodów na biegunie północnym? No, północnym, nie? Czyli to też nie jest to, że to się wybije. Więc no, ale to. Powiedzmy sobie szczerze, no, nie to, że jest potencjał, tylko ja pokazałem już wiele zastosowań dzisiaj. Chciałem pokazać, że rzeczywiście Bitcoin ma rzeczywiste zastosowania, rzeczywiście się z niego korzysta. Tylko to jest kwestia tego, że korzystają z tego ludzie, kiedy mają kłopoty z systemem bankowym. Ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj wewnątrz Polski mało osób ma jakieś kłopoty z systemem bankowym. Dla transakcji wewnątrz państwa no, nie ma większego problemu. Ja prywatnie uważam, że nie ma większego sensu wykorzystywać bitcoiny, chyba że zarówno jedna i druga strona lubi bitcoiny i bez problemu je przyjmie jako zapłatę za coś. Ale w innych wypadkach no, bitcoin nie jest wystarczająco użyteczny. Bo kraj jest bardziej popularny? No jak tam, gdzie jest bardzo wysoka inflacja, albo tam, gdzie są bardzo duże problemy z transferami, czyli Ukraina, Wenezuela i Chiny. Afryka gdzieś tam. No jeszcze jest bardzo popularny w Stanach. W Stanach jest bardzo popularny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim te trzy rynki są bardzo popularne. No i tak jak mówiłeś, że na przykład pracuję w Anglii, a moja rodzina jest w Polsce, no to bardzo też wtedy się więcej jednak mniej traci na takim. Tak, można rzeczywiście mniej stracić. W przewalutowaniu też się tyle nie traci, bo często przy przewalutowaniu traci się więcej niż te 2% niż przy wpłacie, wypłacie do kantoru, nie? Tam na giełdzie. Tylko na giełdzie jest problem ten, że przy niektórych giełdach trzeba się weryfikować jakimś dokumentem tożsamości. Nie? Więc tracimy tą pełną anonimowość, jaka była z założenia. No tak, no ale Bitcoin, nie wiem, czy Bitcoin powstał po to, żeby być anonimowym. To po pierwsze, Bitcoin nie jest w pełni anonimowym, tylko jest pseudoanonimowym, bo jeżeli korzystamy z
Na przykład kupimy bitcoiny na giełdzie, gdzie się zweryfikowaliśmy, później przetransferujemy te środki do siebie na telefon na przykład, to jeżeli ktoś by śledził te transakcje, to by się w bezpośredni sposób domyślił, że rzeczywiście to są twoje środki i na przykład później zapłacimy tymi samymi środkami za tam, nie wiem, załóżmy, że dokonamy jakiejś nielegalnej transakcji, kupimy na czarnym rynku koacha. No i jeżeli ktoś będzie chciał to zweryfikować i sprawdzić, to z dosyć dużym prawdopodobieństwem przy takiej ścieżce on odkryje, że to my kupiliśmy na tej giełdzie te bitcoiny, później przetransferowaliśmy na taki taki adres, później z tego adresu zapłaciliśmy za kałacha. Więc to jest raczej kwestia tego, że... Raczej w ten sposób by to nie wyglądało. Przy kupnie takiego kałacha, natomiast na pewno łatwiej by było przesłać, kupić te bitcoiny u nas, przesłać gdzieś za granicę, tam wypłacić na inne, wymienić bitcoin na złotówkę i tam bitcoin. Złotówkę, tylko tamtejszą walutę, później z tamtejszej waluty kupić bitcoin, już wtedy tak. Tak łatwo nie jest. Są różne sposoby, żeby zamedlić tą ścieżkę. No łatwiej tak zamedlić niż przez zwykłe konta bankowe czy gotówkowo, nie? Bitcoin nie powstał, to znaczy to jest trochę efekt uboczny, możliwość anonimizacji transakcji, ale Bitcoin przede wszystkim powstał po to, żeby można by było dokonywać transakcji w jakiejkolwiek kwocie się chce, komukolwiek zapłacić ile się chce i żeby nie było jakiegoś organu nadrzędnego, który by tego wszystkiego pilnował. Czyli no, pamiętajmy jeszcze, że Bitcoina będzie prawie 21 milionów i to za 120 lat. Więc faktycznie teraz ilość tych bitcoinów wprowadzonych do obiegu będzie coraz mniejsza i mniejsza. Aktualnie już jest w obiegu 80, dobrze liczę, 80% wszystkich bitcoinów, które istnieją. Więc to jest raczej kwestia też tego, żeby nie pojawiały się nowe pieniądze, nie było drukowania pieniędzy, tak jak aktualnie jest w współczesnym systemie bankowym, bo już znamy przykłady przecież, że w Iraku miał być wprowadzony standard złota, skończyło się wojną. Ostatnio w Libii to samo miało być, bo tam miał powstać centralny północnoafrykański bank z standardem złota, też się skończyło wojną. Więc powiedzmy sobie szczerze, komuś tutaj chyba się nie chce, żeby skończyło się drukowywanie pieniędzy. No i Bitcoin jest właśnie takim rozwiązaniem, gdzie tego po prostu nie da się zatrzymać. Po prostu. Bo nikt nie zatrzyma praw matematycznych. One będą istnieć. Nikt też nie wyłączy internetu, bo padnie wszystko. A jeżeli nawet ktoś wyłączy internet, to zostaje zawsze sieć radiowa, gdzie już banki nie za bardzo sobie poradzą. No to co? To na tym byśmy zakończyli część oficjalną. Jeżeli chcecie, spróbuję teraz uruchomić komputer, jeżeli będziecie chcieli ze mną się skontaktować. Sekundkę, jeszcze nie włączaj. Bo mi się coś tam wykrzyczyło. To możecie mnie szukać na ten. Próbujemy uruchomić ponownie. Widzieliście mój e-mail, zaraz go wyświetlę jeszcze raz i będziecie mogli, jeżeli ktoś będzie chciał ze mną się skontaktować, to nie ma takiego problemu. Tylko bardzo was proszę, ja jestem dosyć zajętą osobą. Wprawdzie staram się właśnie szczególnie opowiadać o Bitcoinie jak najwięcej, jak najprościej jest to możliwe. Ale jeżeli już będziecie do mnie... Można na chwilę wyłączyć?
Starajcie się pisać jak najkrócej potraficie, jak najprościej. Jak już będziecie coś pisać, coś się mnie pytać. Dobra, załóżmy tutaj. Okej. Albo nie będę się męczyć, po prostu napiszę w troszkę inny sposób. No, już to widzicie. Tak, był mail. To jest mój mail, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z literówką. To jest właśnie mój mail. Możecie, jeżeli jakieś bardzo konkretne pytania będziecie mieli, to zapraszam.